W obliczu militarnej agresji Rosji na Ukrainę pojawia się także zagrożenie energetyczne dla Europy. Ceny gazu mogą poszybować w górę. Polska potrzebuje alternatywnych źródeł energii. Od kilku miesięcy Rosja wykorzystuje gaz do energetycznego szantażu Europy. Ceny niebieskiego paliwa radykalnie wzrosły pod koniec ubiegłego roku nawet o 900%. Ten kryzys pokazuje, że Europa jest nadal zbyt zależna od rosyjskiego gazu. Wskazuje przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Prezydent Rosji Władimir Putin przez manipulację cenami gazu chciał wymusić uruchomienie rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream 2. Tymczasem w obliczu agresji Kremla na wschodnią Ukrainę kanclerz Niemiec Olaf Scholz zdecydował o wstrzymaniu certyfikacji rurociągu. Bez tej certyfikacji Nord Stream 2 nie może zacząć działać. Tak na Twitterze skomentował to były prezydent i premier Rosji Dmitrij Miedwiediew. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wydał rozkaz wstrzymania procesu certyfikacji gazociągu Nord Stream 2. Dobrze, witamy w nowym, wspaniałym świecie, w którym Europejczycy już niedługo będą płacili 2000 euro za 1000 metrów sześciennych gazu ziemnego. To zagrożenie również dla Polski. Rosja może w zemście ponownie ograniczyć dostawy gazu lub całkowicie zakręcić kurek. Według ekspertów nasze zmagazynowane zasoby niebieskiego paliwa wystarczyłyby zaledwie na miesiąc. Jednak umowa pomiędzy Polską a Gazpromem na dostawy gazu z Rosji wygasa w tym roku, dlatego uruchamiane są inne źródła, mówi ekspert do spraw energetyki Wojciech Jakubik. Mamy terminal LNG, który pozwala nam sprowadzać gaz z całego świata. Sprowadzamy go ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru. Możemy sprowadzać z Trinidadu i Tobago, jeżeli będziemy chcieli. I z końcem 2022 roku będzie w pełni drożny gazociąg Baltic Pipe, który pozwoli gazociągiem, czyli najtaniej, sprowadzać gaz z Norwegii. Oprócz gazu Polska sprowadza z Rosji ropę i węgiel. Wicepremier do spraw bezpieczeństwa i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy w związku z atakiem na Ukrainę sami zrezygnujemy z tych towarów, powiedział, że kontakty handlowe z Rosją będą ograniczane. Oczywiście w ten sposób, żeby to nie wywoływało jakichś takich gwałtownych zmian w Polsce, ale nie na takiej zasadzie, że bronimy przede wszystkim swojego interesu, bo nasz interes długofalowy jest w tym, żeby Rosja została powstrzymana. Z drugiej strony Polska, zmuszona w ramach polityki klimatycznej Unii Europejskiej do odchodzenia od węgla, stawia pierwsze kroki w stronę pozyskiwania energii z atomu. W minionym tygodniu KGHM podpisał z amerykańskim NuScale umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem 6 reaktorów modułowych SMR w Polsce. Pierwszy powstanie do 2029 roku. Wprowadzamy nową, czystą technologię, dajemy pole do popisu młodzieży, która musi wejść do najnowszej technologii. Daj Boże, jak najszybciej, żeby młodzież zaczęła się kształcić. Podkreśla konsultant do spraw energetyki dr inżynier Jerzy Majcher. Polska chce stawiać na atom, tym bardziej, że włączenie go do europejskiej taksonomii umożliwi finansowanie tego typu inwestycji ze środków unijnych. Przeciwnikami atomu są za to Niemcy, którzy zamykają swoje elektrownie i uważają je za niebezpieczne. To jest według mnie dywersja, no i działalność nierozsądnych tak zwanych zielonych frakcji politycznej, no, która jednak jest bardzo silnie pod wpływami Rosji. Zauważa dr inżynier Bogdan Sedler. Już teraz niemiecka minister środowiska grozi Polsce konsekwencjami za uruchomienie projektów jądrowych. Jeśli chodzi o budowę reaktorów, już konkretne kroki w tym kierunku w Polsce, tutaj też będziemy oczywiście współpracować przy użyciu odpowiednich ku temu służących instrumentów prawnych. To jest oczywiste z mojej perspektywy. Nie ma nic wspólnego z polityką klimatyczną, to ma za to bardzo wiele wspólnego z niemieckim interesem, bowiem Niemcy to jest kraj, który chce być takim komisem dla gazu ziemnego z Rosji wewnątrz Unii Europejskiej. Niemcy, ściągając błękitne paliwo przez gazociągi Nord Stream pod dnie Bałtyku, chcą odsprzedawać je dalej. Tłumaczy Jakub Wiech z portalu Energetyka24. Jednocześnie trzeba pamiętać, że byli niemieccy politycy piastują wysokie stanowiska w rosyjskich spółkach energetycznych. Sztandarowym przykładem jest były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który pojawił się na liście kandydatów do Rady Dyrektorów Gazpromu.